jestem, to znaczy, że oglądalność poprzedniego filmiku zmotywowała nas do nagrania kolejnego materiału. Tym razem, tak jak obiecałem w poprzednim nagraniu, będzie to materiał poświęcony sprawom raczej lokalnym, a konkretnie pewnemu budynkowi w naszym mieście, któremu też poświęciliśmy część naszej wystawy stałej. Szanowni Państwo, ten budynek to Krotoszyński Ratusz. Chyba jeden z najbardziej imponujących tego typu obiektów w Wielkopolsce. Na pewno bardzo charakterystyczny dla Krotoszyna. Krotoszyński Ratusz musiał powstać już w wieku XV po lokacji miejskiej. Charakter miejski naszej miejscowości powodował, że władze lokalne, władze samorządowe potrzebowały takiego budynku. Rada Miejska, Ława Miejska potrzebowały swojej siedziby, dlatego prawdopodobnie, bo dowodów na to nie mamy, w wieku XV wybudowano drewniany ratusz. Drewniany dlatego, że pierwsze obiekty murowane powstawały w naszym mieście dopiero w drugiej połowie wieku XVI, kiedy dziedzicem Krotoszyna był Jan Rozdrażewski. Jan Rozdrażewski wtedy przebudował sobie drewniany dwór na dwór murowany, natomiast pod koniec swojego życia ufundował też kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, czyli późniejszy kościół Farny. To są dwa najstarsze obiekty murowane w naszym mieście. Natomiast ratusz wcześniej musiał być drewniany. Drewniany musiał być też dlatego, że ratusz budowali sami mieszczanie, a Krotoszyn przed czasami Rozdrażewskich był miastem ubogim, więc najprawdopodobniej mieszczanie nie mogli sobie pozwolić na bardziej okazałą budowlę. Najstarszym przedstawieniem naszego ratusza jest rycina, jest rysunek Jana Rudolfa Sztorna z 1661 roku. Jan Rudolf Sztorn był artystą, który towarzyszył Augustowi von Mayers, austriackiemu dyplomacie, w podróży do Moskwy. I podczas tej podróży artyści towarzyszący Mayersowi rysowali, malowali różne miejscowości. Tych malunków powstało grubo ponad 100, a z naszych okolic, oprócz Krotoszyna, narysowali również panoramę z dół. Panorama Sztorna ukazuje Krotoszyn od strony południowej. Widać na niej budynek Farny, budynek kościoła Farnego, widać wiatraki, widać małą miasteczkową zabudowę i też widać jakby niedokończoną wieżę Krotoszyńskiego ratusza, charakterystyczną ośmioboczną wieżę Krotoszyńskiego ratusza. Ta wieża na tym rysunku spowodowała, że historycy interpretują go na dwa sposoby. Niektórzy twierdzą, że wieża musiała powstać wcześniej, czyli w pierwszej połowie XVII wieku i zostać dobudowaną do budynku drewnianego, więc Krotoszyński ratusz w tym okresie miał być murowano drewniany. Druga teoria mówi o tym, że wówczas, gdy Sztorn przejeżdżał przez Krotoszyn, miała się toczyć już budowa murowanego ratusza. Osobiście przychylam się do tej pierwszej teorii. Wówczas Krotoszyn był jeszcze miastem bogatym, mieszczanie byli bogaci, za Rozdrażewskich się wzbogacili, więc mogli sobie pozwolić na taką inwestycję. Natomiast w 1661 niestety miasto było nie tylko zubożałe, ale też wyludnione. Szwedzi nie oszczędzili Krotoszyna. Przez działalność patriotyczną dziedziców miasta Szwedzi spalili miasto, doprowadzili do epidemii, także absolutnie miasto się wyludniło. Więc podejrzewam, że po potopie, a to jest raptem kilka lat po potopie, nie mogli sobie mieszczanie na to pozwolić. Abstrahując od tego, która z tych dwóch teorii jest prawdziwa, budowę Krotoszyńskiego murowanego ratusza ukończono w roku 1689. W tym czasie burmistrzem, wieloletnim burmistrzem miasta był Jan Dobrowolski, on bardzo mocno zabiegał o budowę murowanego ratusza. Ten murowany ratusz zyskał formę, którą znamy. Znamy ją dzięki rycinom, rysunkom, obrazom, ale też dzięki fotografii, bo jeszcze przed przebudową w czasach pruskich załapał się na kilku pocztówkach, na kilku zdjęciach. W tym XVII-wiecznym ratuszu, już murowanym, krytym dachem w stylu polskim, pokrytym dachówką, budynku jednopiętrowym, na wieży zamontowano zegar, który wybijał godzinę dokładnie tym gongiem. Na szczycie wieży ratuszowej znalazła się gwiazda, którą nazywano czasami też gwiazdą szczęścia. Natomiast poniżej znajdowała się wskazująca kierunki wiatru chorągiewka. W ratuszu mieliśmy też arsenał, gdzie przetrzymywano niewiele egzemplarzy broni służącej do potencjalnej obrony miasta. Natomiast w piwnicach ratusza znajdowały się lochy. Lochy, w których przetrzymywano groźniejszych przestępców.
Tam znaleziono pozostałości kajdan wmurowanych w ściany. Te kajdany można dzisiaj oglądać w naszym muzeum, na naszej wystawie stałej, do czego oczywiście po epidemii już bardzo gorąco zachęcam. Natomiast tych przestępców, że tak powiem, lżejszego kalibru przetrzymywano w tak zwanej sali widnej już na piętrze ratusza. Zresztą nie było wtedy w Krotoszynie więzienia, więc to musiano takie miejsce zorganizować. Ten ratusz funkcjonował, jak już powiedziałem, do czasów pruskich. Oczywiście kilka razy trzeba było remontować Krotoszyn. Często niestety nawiedzały pożary, z czego największy na początku lat 70. XVIII wieku zniszczył ratusz i potrzebna była odbudowa przede wszystkim wieży ratuszowej. Wówczas na pomoc mieszczaną pospieszyła właścicielka miasta, dziedziczka miasta Ludwika z Miszków-Potocka, fundatorka między innymi murowanego kościoła powiązania świętego Piotra i Pawła. Ona to ufundowała remont wieży, ona też ufundowała nowy hełm na wieży, który właśnie w 1774 roku zamontowano. I w tej formie ratusz przetrwał początek zaborów i dotrwał prawie do końca wieku XIX, kiedy to Niemcy, Prusacy rządzący naszym miastem przeprowadzili gruntowny remont, przebudowali ratusz. Ośmioboczną wieżę zostawili w spokoju, natomiast budynek ratusza został gruntownie zmieniony. Podniesiono go jedno piętro, przebudowano w stylu niemieckiego pseudorenesansu. Do dziś bardzo imponująca jest sala reprezentacyjna krotoszyńskiego ratusza, gdzie czasami pewne uroczystości mają miejsce. Natomiast trzeba pamiętać, że jest dzisiejszy wygląd naszego ratusza tak naprawdę zawdzięczany remontowi, którą Prusacy przeprowadzili między 1898 a 99 rokiem. Po tej przebudowie Krotoszyn jeszcze kilkakrotnie, krotoszyński ratusz jeszcze kilkakrotnie remontowano. Pierwszy tego typu remont po tej przebudowie miał miejsce w roku 1926. Przede wszystkim dotyczył on wieży ratuszowej. Natomiast drugi taki remont miał miejsce niedługo po obchodach 550-lecia miasta, znanych tutaj u nas w Krotoszynie. Mniej więcej w latach 1968-69 wówczas przeprowadzono gruntowny remont ratusza, łącznie z wieżą. Wówczas też zdjęto z wieży ratuszowej gwiazdę i koloniewkę i one trafiły do muzeum, łącznie z nowymi, z innymi elementami. Natomiast miejsce gwiazdy zastąpił odlany w wytwórni sprzętu mechanicznego orzeł Godło Polski Ludowej, który na wieży ratuszowej był jeszcze do roku 2018. Dwa lata temu go z tej wieży zdjęto latem. Kawał metalu, już powiedziałem, odlany przez funkcjonującą wówczas w Krotoszynie firmę wytwórnię sprzętu mechanicznego. Ostatni remont naszego ratusza miał miejsce w roku 2014 i był związany z gruntowną rewitalizacją centrum miasta. Przywrócono wówczas, starano się przywrócić tą formę ratusza z czasów pruskich, czyli z tego końca wieku XIX, z momentu tej przebudowy. To wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Proszę o uwagi. Cały czas pracujemy, szczególnie nad dźwiękiem. Mam nadzieję, że już jest troszkę lepiej. Zachęcam do komentarzy, do udostępniania. Na pewno kolejny filmik się jeszcze w tym tygodniu pojawi. Być może dwa, oczywiście z innej, że tak powiem, historii, z innego elementu naszej wystawy stałej. Jeśli mają Państwo jakieś sugestie, o czym moglibyśmy tutaj porozmawiać, na jaki temat, to oczywiście proszę pisać, spróbujemy się do tych prób dostosować. A tymczasem trzymajcie się Państwo ciepło, przestrzegajmy tych wszystkich zasad, żeby to paskudztwo nam się po kraju nie panoszyło. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.